Na terenie gminy Stryków pojawiło się w tym roku nowe centrum dystrybucyjne. Na 30 tysiącach metrów kwadratowych firma Arvato Polska wybudowała magazyn obsługujący sprzedaż internetową znanych marek odzieżowych Reserved, Mohito, House oraz Sinsay. Wszystkie one należą do LPP SA, największej firmy odzieżowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe centrum dystrybucyjne oficjalnie otworzono na początku listopada. Ta wiadomość ucieszy klientów robiących zakupy online. Firma LPP zapowiada skrócenie czasu realizacji zamówień. Jednak dla władz Strykowa ważny jest przede wszystkim wpływ inwestycji na rozwój regionu. Załoga składa się w 100% z ludzi mieszkających w tym terenie. W związku z tym bardzo się z tego cieszę. Oby więcej takich firm, które w najbliższej okolicy poszukują nie tylko tej kadry podstawowej, ale również kadry kierowniczej. W centrum dystrybucyjnym zatrudniono już 250 osób na stanowiskach pakowanie, komisjonowanie oraz 30 osób jako kadrę kierowniczą. Na znalezienie pracy mogą liczyć kolejni mieszkańcy Strykowa i okolic. Jesteśmy w trakcie rekrutacji, bo to był pierwszy etap, gdzie mieliśmy ściśle określoną ilość osób, którą potrzebujemy na początek, na start. Natomiast tak jak padały informacje ze strony LPP, że bardzo biznes im się rozwija i rośnie, ta rekrutacja jest nadal otwarta i poszukujemy w dalszym ciągu pracowników. Dla firmy Arvato to już kolejny obiekt wybudowany na terenie Polski, w tym drugi w okolicach Strykowa. Do tego miejsca przyciąga skrzyżowanie autostrad, obecność firm kurierskich oraz dobre przygotowanie terenu pod inwestycje. Magazyn powstał w ekspresowym tempie. To jest wspaniałe. Udało się wybudować 30 tysięcy metrów centrum dystrybucyjnego w ciągu zaledwie 5 miesięcy. To jest niezwykłe. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Nowy obiekt różni się od przeciętnej hali magazynowej. Wykorzystano w nim nowoczesne oświetlenie LED-owe, a także zwiększono udział światła naturalnego, aby poprawić komfort pracy. Rozwój usług e-commerce sprawia, że już wkrótce potrzebne będą nowe hale magazynowe. Prawdopodobnie powstaną one w tym samym miejscu, w Segro Logistics Park Stryków. Bardzo poważnie rozważamy, żeby rozbudować ten magazyn o kolejne 30 tysięcy metrów. Chcemy z tej lokalizacji, tu Strykowa, z centrum Polski, chcemy realizować wysyłki do takich krajów jak Niemcy, oczywiście Polska, bo LPP jest polską firmą i Polska zawsze będzie dla nas najważniejszym rynkiem, ale też Czechy, Słowacja, czy kraje z Prybałtyki, Litwa, Łotwa czy Estonia. Firma LPP zakłada, że sprzedaż internetowa ich marek wzrośnie w 2018 roku o 100% w porównaniu z rokiem bieżącym. Strykowskie magazyny mogą w przyszłości obsługiwać nawet 16 krajów. Kilkaset metrów od hal magazynowych firmy Arvato powstaje kolejny obiekt produkcyjno-biurowy. Na poszerzenie swojej działalności zdecydowała się amerykańska firma Corning, działająca w segmencie telekomunikacyjnym. Przedsiębiorstwo Pierwszy Zakład na terenie Segro Logistics Park Stryków uruchomiło w 2006 roku. Rosnąca produkcja i zadowolenie z warunków, jakie stworzono firmie na terenie Strykowa, spowodowały, że Corning rozszerza tu swoją działalność, nawet dwukrotnie. Tym bardziej, że firma jest liderem rozwiązań w przemyśle telekomunikacyjnym. My jesteśmy akurat w dywizji Telecommunications, która właściwie rozwija się na bazie wynalazku z lat 70., czyli światłowodu. W tej chwili światłowody produkuje się w bardzo dużych ilościach. Rozwój internetu, rozwój przesyłu informacji przez internet wymaga położenia coraz to nowych ilości światłowodów. Także my produkujemy kable światłowodowe, produkujemy osprzęt dla telekomunikacji właśnie do tych sieci przesyłu danych. Firma planuje wprowadzanie innowacyjnych produktów nie tylko na rynku europejskim, ale też afrykańskim czy bliskowschodnim. Budowany w gminie Stryków obiekt będzie miał 39 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 6 tysięcy metrów zajmą pomieszczenia biurowe.
Przedstawiciele przedsiębiorstwa podkreślają, że rozwój produkcji to także zasługa pracowników oraz warunków, jakie oferuje Strykowskie Centrum Logistyczne. Stryków ma na tyle kapitalne położenie, że sam przyciąga inwestorów. To jest tak, że wielu naszych klientów, z którymi już wcześniej współpracowaliśmy, postanowiło się z nami rozwijać. I Kornik jest właśnie jeden z takich przykładów. Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, co symbolicznie rozpoczęło budowę nowego obiektu, zaproszono także przedstawicieli władz Strykowa. Miasto od lat dba o odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych, wiedząc, że każdy nowy pracodawca to zarówno wpływy podatkowe, jak i kolejne miejsca zatrudnienia. Kornik, firma, która jest największym pracodawcą na terenie gminy Stryków, rozwija się, to znaczy, że dobrze funkcjonuje do tej pory w tym miejscu i cieszymy się bardzo, że firma produkcyjna rozwija się tutaj na naszym terenie. W tym momencie Kornik zatrudnia ponad 2000 osób. Duża część pracowników pochodzi ze Strykowa i okolic. Firmie potrzebni są pracownicy produkcji, ale również specjaliści, absolwenci wyższych uczelni z naszego regionu. Nowy zakład ma rozpocząć działalność w drugiej połowie 2018 roku. Na terenie strykowskich parków inwestycyjnych funkcjonuje już ponad 50 przedsiębiorstw. Inwestycje na terenie gminy Stryków to nie tylko budowa dróg czy zakładów produkcyjnych. Często realizowane są zadania skromniejsze, ale wynikające z potrzeb lokalnej społeczności. Inwestycje przez mieszkańców wskazane i, co ważne, tworzone przy ich udziale. W tym roku gmina Stryków wystąpiła o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa łódzkiego dla dwóch sołectw. W Swędowie dzięki grantowi sołeckiemu wybudowano nowe ogrodzenie placu zabaw oraz dokonano nasadzeń. Ogrodzenie było dość brzydkie, siatka była połamana, nie było przejścia na boisko, więc dzieciaki skakały przez tą siatkę, mogły sobie krzywdę zrobić, było to niebezpieczne. I stąd pomysł. A przy okazji ogrodzenia doszłyśmy do wniosku z Radą Sołecką, że wypadałoby posadzić, żeby to było troszkę zieleni, a nie taki pusty plac goły. Za pieniądze z grantu sołeckiego posadzono krzewy przy nowym ogrodzeniu. Dodatkowo przed budynkiem OSP pojawiły się donice z iglakami i bukszpanami. Teraz będzie to teren bardziej przyjazny dla rodzin korzystających z placu zabaw. Całkowity koszt projektu to 8,5 tysiąca złotych, z czego 5 tysięcy złotych pochodziło z grantu sołeckiego. Prace wykonywali sami mieszkańcy w czynie społecznym. Po zakończeniu remontu zorganizowano tu integracyjne spotkanie przy ognisku. Także w Warszewicach mieszkańcy włączyli się w realizację zadania finansowanego z grantu sołeckiego. Nad stawem wybudowano drewnianą altanę, postawiono 4 ławki, posadzono też dodatkowo kilka krzewów. Było to widać przy realizacji tego działania. Zaangażowało się w sumie około może 30-40 mieszkańców, to jest około 20% tych mieszkańców naszego sołectwa. Dorośli, dzieci. I także mamy nadzieję, że na przyszłym roku będzie można korzystać w pełni z tej naszej altany. W pracach uczestniczyły nawet dzieci. Pomagały dzielnie przy sadzeniu krzewów. Mieszkańców wspomagała również lokalna ochotnicza straż pożarna. Dzięki nowej altanie i ławkom jeszcze więcej osób odwiedzać będzie piękny teren wokół stawu. A przyjeżdżają tu nie tylko mieszkańcy sołectwa. Bardzo dużo ludzi odpoczywa tutaj, bo tutaj przeważnie z Stryków. To biegają tu kobiety, mężczyźni, jak tego to sobie odpoczywają na tych ławeczkach, które są na tym molo. Nie? Teraz będą te ławki, które są kupione, to już będzie więcej miejsca, żeby sobie tam ludzie posiedzieli trochę. Teren będzie już wkrótce wykorzystywany do spotkań integracyjnych mieszkańców. Całość prac kosztowała około 13 tysięcy złotych. Grant sołecki wynosił 5 tysięcy złotych. Mieszkańcy Warszewic planują zbudować jeszcze w altanie podłogę. Na ten cel władze gminy zabezpieczyły płyty chodnikowe oraz piasek.
Prace zostaną wykonane przez mieszkańców, w tym przez korzystających ze stawu wędkarzy.